No witam was bardzo serdecznie, ja dalej jestem chory, no ale odcineczek oczywiście dla widza musi być, a jako i odcineczek, no to oczywiście skin do wygrania. Sub z dzwonem, łapa w grę pod filmem, chcesz oczywiście wygrać, dąż na Discorda, no i oczywiście użyj kodu Croxy. Na CSGO skin się wystarczy, zaległeś się z linku, zobacz, możesz kliknąć magię i śledź zielony plusik. No i oczywiście chodzi Croxy przez 2x, jak piszesz, daj ci 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzynka na start za free axe, kony Croxy wpłacasz, no to masz szansę zdobyć tutaj jedną z tych nagród, między innymi USP Kill Confirmed, Neonoir, Neon Revolution i AK Asimo. Wszystko oczywiście zależy na ile wpłacisz. Te masz od 3 dyszek, dyszki 15 i 20. No i oczywiście jak wygrasz, to instant dostaniesz po wpłacie takie powiadomienie z prezentem, że skina udało ci się wygrać. Jak ci się nie udało, no to nic nie dostaniesz. No i oczywiście im więcej wpłacisz, no to większa szansa na wygraną. A my lecimy ze skrzyneczkami. Procentówki odpuszczamy dzisiaj. Weapon case sobie 5 wrzućmy na sam dobry początek. Do tego dorzucamy jungle case na buście w sztukach na powiedzmy 5. Będzie to pierwsza bitwa w dzisiejszym filmie i niech się kręci underdog. Bitwa oczywiście bardzo by nam pomogła, jeśli byśmy wygrali ją. I no na pewno tutaj ten budżet, myślę, że mądrze by został potem spożytkowany przez pana prowadzącego. Największy żart dzisiaj wypowiedziany przeze mnie. Ja i spożytkowanie czegoś pożytecznie. No to chyba ze sobą nie idzie w parze. Tym bardziej, że no tutaj niestety no z tej skrzynki weapon no powinniśmy same najgorsze skiny dostawać, a mi tutaj jakaś M-ka poleciała, Darkwater i tak średnio, póki co widzę wygranie tej bitwy, no tym bardziej, że tu jeszcze Glock za pół kafla dla nas niestety spada. No czułem coś, żeby zostawić ten normalny, no ale już poszło na underdogu, więc no tak to wygląda, póki co... Ej, czekaj, jak tu Gamma Doppers? Nie, ta nowa wupa spadła, ona 400 wykosztuje, ale okej. Okay. Jest to jeszcze chyba, wydaje mi się, do nadrobienia, no jak tu leci... Co tu się... Ej, dobra, w tym momencie, jeżeli tą bitwę udałoby nam się wygrać, no to naprawdę mocny banger, no ale znowu niestety ta wupa dla nas i no ta strata 1200 zł, będzie ciężko do tego wrócić, no tym bardziej, że tutaj... No Michael, niestety nie dostaje nic wartościowego i pierwsza bitwa niestety tutaj przegrana. Więc 900 jeszcze mamy, więc budżet sympatyczny, trzeba sobie powiedzieć. Ametyst, wrzućmy normalnie ze 2 sztuki. Do tego Luxurio, zwykłe glowsy. Dobra, co? Puśćmy zwykłe glowsy. Wrzućmy 3 serpenty. I coś takiego niech leci. I teraz niech leci na tym normalnym trybie. Zobaczmy, jak on będzie dzisiaj śmigał. No i z botem Alexem się mierzymy. I powiem wam, że zostawienie tego standardowego trybu, no tutaj póki co w pierwszej skrzyni bardzo nam oddał w tym gemstone'ie 6500. M9 Doppler, której kurczę nigdy nie miałem. A w sumie zawsze chciałem mieć w tym fejdzie. Ja zawsze miałem te najbardziej niebieskie. I wtedy no naprawdę ślicznie ten nóż wyglądał. Oj, ale czekaj, bo tu fenek dla mojego oponenta, no ale no nie, no ta przewaga jest zbyt gigantyczna tutaj dla nas i tak naprawdę nie wiem, co by musiał tutaj Aleksowi spaść, żebyśmy tą bitwę przegrali, no ale bitwa no naprawdę będzie konkretna, będzie mniej powyżej 10 koła złotych, no w tym momencie już tu 10 koła jest na pewno, ale może być jeszcze więcej dzięki ostatniej skrzyni i te 390, więc no kurczę, pierwsza bitewka w dzisiejszym filmie wygrana i właśnie o to chodzi, bo w tym momencie mamy 12,5 koła, czyli budżet tutaj został, no naprawdę fajnie podreperowany. Wrzućmy te serpenty na buście może teraz. Robimy 5 sztuk, wrzućmy knife case, nie będzie ametyst na buście i do tego no rzućmy ulepszoną Supreme Knife. Żeby nie było jej smutno, no to dorzucimy Gemstone'a na buście. I do tego może procentówka na hola, trochę dwóch. Wygląda zachęcająco, powiem wam. Takie coś. No to jest bitwa z kategorii tych odklejonych bardzo. No jeżeli tutaj udało nam się hola zdobyć. Dobra, underdog. Ja wierzę, że tym razem underdog okaże się dla mnie łaskawy. No i mimo iż jest tutaj 12 skrzynek, które kurczę kosztują nas łącznie 12,5 koła, czyli no dosyć sporo, mam nadzieję, że tutaj ta bitwa nam odda, znaczy w sumie nie powinna nam oddawać w tym momencie, no bo gramy oczywiście underdoga, czyli jak najgorsze skiny musimy dostawać. Kałach dla Isamu, no póki co prowadzimy delikatnie, no i o to chodzi, 2900 już dla niego, trochę ten Bowie kosztuje i leci drugi, no wow. Powiem, po prostu wow. Szkoda, że ta awupa poleciała minimal wear, no ale póki co to i tak leci do naszej kiermany. No i samo tutaj też no wspomaga mnie bardzo w dzisiejszym odcinku. I no tutaj z tej skrzynki z nożami, no glut knife. Niestety glut knife za 500 zł, jeszcze przed nami 6. Nie, ale co pierdolę niego? Pod sto! Ja nie mogę! Ej, taka bitwa! Taka bitwa! Proszę, żeby z tego hula nic dla mnie nie poleciało. To jest taka bitwa w tym momencie. Ponad
30 koła w tej bitwie, proszę, już dawno nie miałem takiej bitwy, gdzie mogę tyle pęgi wygrać. Tylko proszę, bez żadnego haula na mnie. Okej, okay, jeszcze jedna skrzynka i zobaczymy, czy będę mógł powiedzieć, że udało mi się wygrać, no jakoś 33 tysiące. Z haula nie ma nic, z haula nie ma nic, no ja nie wierzę, żeby Luxurious dał jakiegokolwiek skina za taką pęgę i tą bitwę udaje nam się wygrać i w tym momencie, no rozbiłem bank. 33 819 zł, dziękuję bardzo za oglądanie.